Dzień dobry. Niewiele było w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach postaci, które wzbudzałyby tak skrajne emocje wśród polskich kibiców jak Kamil Glik. Jeszcze kilka miesięcy temu, przy okazji różnych meczów reprezentacji Polski za Fernando Santosza, zastanawialiśmy się, czy Portugalczyk nie powinien przywrócić Kamila Glika do reprezentacji. Minęło tak naprawdę kilka miesięcy i przetoczyła się kolejna dyskusja pod tytułem, czy Kamil Glik nadaje się do gry w ekstraklasie, a raczej, czy nadaje się do gry w topowych klubach w ekstraklasie. To znaczy, do jakiego klubu we, we Ewentualnie by pasował. W tych wszystkich dyskusjach na temat ewentualnych powrotów weteranów do reprezentacji Polski, ja nie chciałem zapisywać się do takiej jednej grupy, to znaczy przywracać wszystkich weteranów. Wszyscy będą potrzebni, po to, żeby podnieść poziom charakteru tej reprezentacji, bo to na pewno jest takie bardzo ważne zadanie dla Fernando Santosza pod kątem najbliższego zgrupowania. I podchodziłem do tego indywidualnie. To, to znaczy, bywały momenty, w których rozważyłbym rzeczywiście powrót Kamila Glika. I tutaj nie chodzi mi o to, że Fernando Santos w Portugalii znany był z tego, że. Dawał szansę bardzo doświadczonym obrońcom i że ci obrońcy pomagali mu w tej reprezentacji, jak Pepe czy Jose Fonte. Nie ma sensu odbijać się od takich przykładów. Chodzi po prostu o to, że ja mila Glika w kontekście reprezentacji Polski postrzegałbym jako zawodnika, który mógłby tę kadrę uzupełnić, który być może nie ma już warunków, żeby być gwiazdą tej reprezentacji, bo tak naprawdę w kontekście Glika dzisiaj mamy jeden konkretny znak zapytania, to znaczy, w jakiej on jest formie? Tego nikt nie wie. Tu jest jeden wielki znak zapytania. Tego nie wie ani Legia, tego nie wie ani Krakowia, tego nie wie ani Fernando Santos, ze względu na to, że Glik te ostatnie tygodnie spędził jednak na bezrobociu i na indywidualnym treningu. Czyli oczywiście wzięcie takiego piłkarza do klubu ekstraklasy wiązałoby się z jakimś ryzykiem. Ale tak jak w kontekście reprezentacji Polski uważałem, że Glik po prostu jako profil piłkarza był takim brakującym elementem, tak w momencie, kiedy podawałem tę informację o tym, że Kamil został zaproponowany Legii, ale Legia odrzuciła tę propozycję ze względów sportowych, nie finansowych, bo jestem przekonany, że tam nie byłoby problemu, jeśli chodzi o finanse. To znaczy, gdyby Glik dostał propozycję z Legii, to wcale nie by trzeba byłoby tworzyć absolutnie żadnych kominów płacowych, ani rozbijać tej drabinki płac, bo zgodziłby się na normalne warunki. Tak to ujmijmy. Natomiast oczywiście wiadomo, jakie są wymagania w Legii, jeśli chodzi o środkowych obrońców. To znaczy, z punktu widzenia Legii zawsze lepiej jest ściągnąć młodszego piłkarza. To po pierwsze taka podstawa. Po drugie, Obrońcy legi u Kosty Runiaicza muszą grać odważnie, muszą grać proaktywnie, muszą grać wysoko. Dobrze byłoby, żeby byli szybcy, skoro grają wysoko, plus dobrze byłoby, żeby odpowiednio operowali piłką. No i w kontekście Kamila Glika było tutaj kilka znaków zapytania, natomiast ja Glika traktowałem jako poszerzenie kadry. To znaczy wiadomo, że gdyby on trafił do takiej legi, to byłoby jakieś wydarzenie. Reprezentant Polski albo były, to się okaże, wraca do Ekstraklasy, podpisuje kontrakt z Legią, bla bla, bla. byłby na pewno szum medialny. Natomiast w kontekście tym stricte. Sportowym ja postrzegałem Glika po prostu jako uzupełnienie kadry, jako taki plan awaryjny rozwiązanie na wypadek, gdyby pojawiły się okoliczności, w których ty po prostu potrzebowałbyś na obrońcy, o takiej bardzo konkretnej charakterystyce, właśnie jak Kamil Glik. Miejmy nadzieję, że Legia będzie grała w europejskich pucharach i ja nie wykluczałbym, że w europejskich pucharach zaszłyby takie okoliczności, w których ten glik rzeczywiście mógłby się przydać, plus nie bez znaczenia oczywiście jest jego charakter. Taka, taka kwestia, która często w piłce, mimo wszystko, zwłaszcza w polskiej piłce. Jest niedoceniana. To znaczy, dzisiaj widzimy reprezentację Polski, w której charakteru brakuje absolutnie, a Kamil Glik akurat te cechy ma. Dlatego uważam, że mimo wszystko ten ruch nie wiązałby się z aż tak dużym ryzykiem, no i gdyby ten Glik trafił na przykład do Legi i nie wypalił, no to nie byłaby po prostu jakaś gigantyczna strata. Dlatego mówię, ja rozumiem Koster Unicza, że on ma zupełnie inną ideę, że on ma zupełnie inną filozofię futbolu, że on woli postawić na środkowych obrońców, oczywiście ma do tego prawo, tym bardziej, że widzimy, jak gra Legia, że Legia oczywiście w defensywie jest z jednej strony słaba i pod tym względem Glik, moim zdaniem, też mógłby się tam przydać, ponieważ dodatkowo jest piłkarzem, który po prostu w defensywie funkcjonuje jak lider. I o tym też mówili piłkarze reprezentacji Polski, że mając takiego piłkarza u swojego boku wiesz jak się ustawić, bo on zawsze skoryguje ci ustawienie i tak dalej. Natomiast Runialicz, jak mówię, miał prawo oczywiście z takiej opcji nie skorzystać, no i pojawiło się oczywiście pytanie. Co z tym Glikiem? Skoro jest proponowany polskim klubom i te polskie kluby od tak po prostu z niego rezygnują, to jakie jest miejsce Kamila Glika? W moim odczuciu Kamil Glik w trakcie tego okna transferowego zagrał wabank. To znaczy, kiedy rozpoczynało się to okno transferowe już po spadku Benevento, on miał oferty z Włoch. Jeśli jakieś tam propozycje się pojawiały i miałyby być to na przykład propozycje z serii A, no to wiadomo, że byłby to absolutny dół tabeli. Z serie B zainteresowanie było spore. Było też zainteresowanie z tureckiej ekstraklasy, gdzie Glik byłby, gdzie Glik mógłby zarobić więcej i gdzie poziom sportowy jest wyższy właśnie niż w polskiej lidze. Natomiast on z tej opcji nie chciał skorzystać, więc nie możemy też powiedzieć, że ten rynek, rynek całkowicie wypluł Kamila Glika. Nie było tak. To nie jest teza oparta na faktach, natomiast on zaryzykował, poszczególne kluby pościągały sobie innych obrońców, czekał, 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 być może się przeliczył, no i ostatecznie musiał wybierać właśnie spośród klubów z ekstraklasy. Nie wykluczam, że jeszcze pod koniec pojawiły się jakieś opcje z Włoch, natomiast też te kwestie rodzinne związane z tym, że pewnie Glik chciałby, żeby jego dzieci chwilkę pomieszkały w Polsce. Jeszcze w trakcie jego kariery piłkarskiej nie był bez znaczenia. I dodałbym jeszcze jedną rzecz: jeśli jakaś drużyna spada z jakiejś ligi, to nie oznacza, że wszystkich piłkarzy po prostu trzeba wrzucić do kosza pod tytułem "spadkowicze", trzeba ich od razu automatycznie wyeliminować z futbolu. Nie jest tak. Czego najlepszym przykładem może być Milan Rundić, który spadł z Beskidziem, trafił do Rakowa, no i widzimy jaką rolę odgrywa w Rakowie. No i wokół Klika wytworzyła się taka dyskusja, która moim zdaniem w wielu momentach, w wielu miejscach zaczęła skręcać. Właśnie w jakichś dziwnych kierunkach. To znaczy, przyglądając się różnym internetowym dyskusjom na temat Kamila Glika, ja rozumiem kibiców legii, którzy y, uważali, że Kostaricz miał prawo nie korzystać z Glika, że po prostu ma tę swoją filozofię i że nie chce takich obrońców. To jest OK. Natomiast z drugiej strony zauważyłem też, że bardzo modne jest takie atakowanie Glika i podważanie w ogóle jakichkolwiek jego kompetencji czy jego kariery. I moim zdaniem to jest piłkarz, który po prostu zwyczajnie na to nie zasłużył swoją karierą. I nie ukrywam, że troszkę mnie to dziwi, ponieważ Glik, tak nawet stereotypowo, to jest zawodnik, którego na tym etapie kariery powinniśmy po prostu doceniać za to, co zrobił dla reprezentacji Polski i za to, jaką on zrobił karierę. Ponieważ dla mnie Kamil Glik to jest piłkarz, który wykorzystał swoją karierę, mówiąc w cudzysłowie, w 300%. Uwierzcie, że pamiętam mecze Kamila Glika jeszcze w Ekstraklasie, jeszcze w barwach Piasta Gliwice zanim wyjechał do Palermo. Patrząc na tego piłkarza wtedy, naprawdę nikt Absolutnie nikt, pewnie poza jego żoną, która zawsze starała się go odpowiednio ukierunkować, nie postawiłby na to, że ten gość jest w stanie zrobić karierę właśnie za granicą. I myślę, że Kamil też na coś takiego by nie postawił. Po prostu wyglądał na gościa bardzo agresywnego w graniu, takiego gościa, no, jakim tak naprawdę się stał, ale na zdecydowanie wyższym poziomie. I wydaje mi się, że tym bardziej warto tego zawodnika docenić, bo często takie, to jest takie zjawisko powszechne. W piłce, nie tylko w polskiej, że na przykład pojawia się jakiś piłkarz, robi taki wystrzał, jest efekt wow, potem ten zawodnik nie robi kariery i wszyscy mają do niego pretensje. Nie każdy oczywiście może być Robertem Lewandowskim, ale ten piłkarz zawiódł nasze oczekiwania. Kamil Glik nie zawiódł oczekiwań. Kamil Glik zrobił nieprawdopodobną karierę, jak na swoje możliwości i jak na punkt, z którego startował. Tak naprawdę na początku kariery Kamila Glika, moim zdaniem jedynym człowiekiem, który faktycznie wierzył w to, że ta droga może okazać się pozytywna, no, choć pewnie też nie zakładał takiego scenariusza, był po prostu jego agent. Dlatego ja oczywiście rozumiem krytykę Kamila Glika. Rozumiem podważanie jego braków piłkarskich, no bo on ma swoje braki. Każdy doskonale wie jakie. Rozumiem też szyderkę. Natomiast uważam, że czasami po prostu te dyskusje konkretnie w kontekście tego piłkarza skręcają troszkę mimo wszystko za daleko. I uważam, że pod koniec tej kariery Kamil Glik za to, co zrobił w swojej karierze klubowej, ale przede wszystkim także w karierze reprezentacyjnej po prostu powinien zostać doceniony. Też chociażby z tego względu, że on Tę swoją karierę budował na charakterze. No trudno to ująć inaczej. Nie budował na walorach piłkarskich. To nigdy nie był obrońca, który by potrafił genialnie grać piłką. Natomiast jakieś całkowite podważanie jego atutów piłkarskich moim zdaniem też nie ma sensu. Bo gdyby ten facet nie potrafił grać w piłkę, to nie rozegrałby 183 meczów w Serie A, 128 meczów w Ligę. Nie doszedłby do półfinału Ligi Mistrzów. I w barwach tego fantastycznego Monako, nie rozegrałby trzech sezonów z rzędu po ponad 30 spotkań i w ostatnim sezonie 23 mecze. Takie mam poczucie, że Kamil Glik, co jest dla mnie pewnym paradoksem, po karierze będzie bardziej doceniany, nawet za granicą, właśnie w tych miejscach, w których pozostawił po sobie bardzo pozytywny ślad, nawet niż w Polsce. Kiedyś miałem okazję odwiedzić Kamila Glika w Turynie, kiedy był kapitanem Torino. Uwierzcie mi, że przejście się po mieście z Kamilem Glikiem wtedy było niemożliwe, żeby człowiek na przykład tak sobie szedł i uciął normalną pogawędkę. Do tego gościa podchodził dosłownie co kilka sekund jakiś kibic. Wyszliśmy wtedy na kolację z Kamilem, z jego rodziną, z jego znajomymi, a także z Krzyśkiem Stanowskim i wtedy też przekonaliśmy się jaką estymą darzą go również jego przeciwnicy boiskowi, bo to wcale nie było tak, że Kamil Glik zobaczył Leonardo Bonucci'ego w tej knajpie i on sam do niego ruszył, żeby przebić mu piątkę. Wręcz przeciwnie. Kamil wyszedł po rachunek Leonardo Bonucci sam podszedł do niego. Sam miałem okazję rozmawiać m.in. z João Moutinho na temat Kamila Glika i widać po reakcji po prostu tych piłkarzy, że im od razu zapalały się oczy, kiedy mówili o tym gościu. To jest postać, która moim zdaniem po prostu cieszy się większą sympatią na zachodzie, w tych, klub, w tych miejscach, w tych klubach, w których grał, niż w Polsce, co szczerze mówiąc troszkę mnie dziwi. Ja wiem, że ten cały odcinek brzmi jak jakaś laudacja, brzmi jak jakiś hołd dla Kamila Glika. I pewnie wiele osób mnie za to skrytykuje, będzie zarzucało jakieś kolesiostwo czy coś w tym stylu. To nie jest mój kolega. Glik całkowicie odciął się od mediów, nie udziela żadnych wywiadów, chyba nie robi żadnych wyjątków właśnie w tym aspekcie. Jeśli jacyś dziennikarze należą do grupy jego kolegów, to ja siebie absolutnie w tym gronie bym nie umieścił. Natomiast zawsze tego piłkarza wyjątkowo doceniałem za charakter, za to, ile z tej kariery wycisnął, ale też za to, że jeśli pojawiały się jakieś Przykle okoliczności w reprezentacji Polski, jakieś trudne momenty to oczywiście Glik popełniał błędy w tej reprezentacji, natomiast on nigdy od takich sytuacji, w których obrońca może popełnić błąd, nie uciekał. Dla mnie to jest klasyczny obrońca, który jako pierwszy ruszał do gaszenia pożaru. I nie ukrywam, że tak jak zawsze wiecie, doceniam obrońców bardzo eleganckich, świetnie wyprowadzających piłkę, to jednak większy sentyment zawsze miałem do takich gości, którzy nie uciekali właśnie od tej odpowiedzialności. Na przykład patrząc na Villarreal, Raula Albiola i Pau Torresa, wszyscy oczywiście wróżyli wielką karierę Pau Torresowi, skupiali się właśnie na Torresie, Natomiast dla mnie Raúl Albiol, piłkarz wiekowy, starszy od Kamila Glika o 3 lata, robił niesamowite wrażenie właśnie dzięki temu swojemu charakterowi, dzięki swojej inteligencji. Był wolny, bardzo brakowało właśnie tam jakichś argumentów piłkarskich. Ja ich nie zestawiam absolutnie, żeby tutaj nikt nie doszedł do takiego wniosku. Natomiast to był piłkarz, który nie bał się trudnych momentów na boisku. To był piłkarz, który jeśli zauważał pożar, to biegł z gaśnicą. I takim piłkarzem zawsze był Kamil Glik. Dlatego uznałem, że przy nagrywaniu tych wszystkich filmików, które pojawiają się na tym kanale, w których znajdziecie mnóstwo statystyk, jakichś map pozycji, mnóstwo jakichś różnych ciekawostek właśnie związanych z liczbami i tak dalej, raz na jakiś czas można nagrać taki film, powiedziałbym właśnie prosto od serca, film od kibica reprezentacji Polski, który jest wdzięczny Kamilowi Glikowi za to, co ten piłkarz w reprezentacji zrobił. I moim zdaniem, jeśli cały czas będziemy mieli taką posłuchę w reprezentacji Polski, jak w tym momencie, jeśli chodzi właśnie o po pierwsze ludzi, którzy stabilizują defensywę, po drugie i po drugie, ludzi, którzy potrafią tę defensywę w jakiś sposób poukładać, pozarządzać nią i tak dalej. Plus jeśli cały czas będziemy mieli tak gigantyczny deficyt, jeśli chodzi o charakter poszczególnych piłkarzy, jeśli chodzi o taką waleczność na boisku, jakieś podostrzenie, czasami wiecie, wytrącenie rywala z równowagi w ten sposób, no pamiętne mecze z Anglią, chociażby i starcia Kamila Glika właśnie z reprezentantami Anglii, to po jakimś czasie tym bardziej docenimy, ile ten piłkarz znaczył dla reprezentacji, pomimo tych wszystkich swoich braków. Ja sam jestem ciekaw, jak Kamil Geek będzie teraz wyglądał w Ekstraklasie, bo tak jak mówię, to jest rzut monetą. Mówimy tutaj o piłkarzu wiekowym, choć rok starszym ode mnie, jak to w ogóle brzmi. Mówimy o piłkarzu, który ostatnio nie trenował, więc jest jakimś znakiem zapytania. Nie da się od tego uciec. Natomiast jeżeli Kamil Glik będzie w stanie, będzie w stanie wrócić do w miarę dobrej formy, to moim zdaniem wciąż ma papiery, żeby być wiodącą postacią w ekstraklasie na pozycji środkowego obrońcy. A w takim klubie właśnie jak Krakowia, w którym raczej nie stawiano właśnie takich wymagań w stosunku do stoperów jak na przykład w Legii, gdzie no musisz grać wysoko, wyprowadzać piłkę i tak dalej, to moim zdaniem to jest piłkarz, który po prostu właśnie tam pasuje. Z czym, czego spodziewam się po Kamilu Gliku? Spodziewam się pewnie jakiejś czerwonej kartki, spodziewam się tego, że on będzie zarządzał tą linią obrony, że on będzie w stanie funkcjonować i w dwójce, i w trójce, bo on to potrafi robić. Kiedyś były takie pytania, kiedy przenosił się do Monako, czy on będzie w stanie tak dobrze wprowadzić się do tej ekipy, no bo jednak w Torino grał w trójce, a tam miał grać częściej w dwójce, no i jak najbardziej sobie poradził. Dlatego spodziewam się agresywnych wejść, jeśli grasz agresywnie, podejmujesz ryzyko, to będzie kończyło się błędami. Wybitnego wyprowadzenia piłki się nie spodziewam. Tutaj co do tego, Oczywiście nie mam żadnych wątpliwości, natomiast spodziewam się, że po prostu Krakowia pozyska takiego naturalnego kapitana, co też nie jest bez znaczenia. Pamiętam, jak Michał Żewakow opowiadał, że kiedy pod koniec kariery wracał do Legii Warszawa, to czuł olbrzymi stres. Właśnie nie w tych wielkich momentach, wiecie, w reprezentacji polskiej widzę mistrzów, tylko pod koniec wracając do ekstraklasy. Czy ja, jako wybitny reprezentant Polski, po prostu nie dam plamy występując właśnie w takim klubie jak Legia Warszawa? Sam jestem ciekaw jak do tego zagadnienia podejdzie Kamil Glik, czy on do tego już podchodzi tak na luzie, co ja miałem zrobić w piłce to zrobiłem, czy jednak ma w sobie takie poczucie, taką chęć udowodnienia tym wielu osobom, które właśnie w niego wątpi, wątpiły w ostatnich miesiącach, czy on się nadaje na taki poziom, czy się nadaje taki, na, na inny poziom, czy w ogóle do reprezentacji, czy do ekstraklasy i tak dalej. Sam jestem ciekaw jego nastawienia. Natomiast nie ukrywam, że kibicuję tej misji, że trzymam kciuki za Kamila Glika, że mam nadzieję, że on poradzi sobie w Krakowi że udowodni, że wciąż może być ważnym piłkarzem. Nie chcę tutaj już poruszać tematów reprezentacyjnych. Ta przerwa po spadku z Serie B, ten okres bez klubu, on może odbić się i to znacząco na formie Kamila Glika. Natomiast uważam, że ze względu na całą swoją karierę, ze względu na swój charakter, ze względu na, ze względu na to w ogóle, ile po sobie też pozostawił Kamil Glik także w miejscu, w którym się wychował i tak dalej, to jest człowiek, który, który zasługuje zdecydowanie na większy szacunek niż na jakąś taką wiecie. Ostrą szyderę i permanentne wytykanie, właśnie, błędów. Tutaj nie chodzi o to, żeby Kamila Grika nie krytykować, jeśli takie błędy będą się zdarzały, tylko tak jak mówię, moim zdaniem postrzeganie tego piłkarza zaczęło skręcać po prostu w dość dziwnym kierunku i po to też nagrałem ten odcinek, żeby, żeby w jakiś sposób zobrazować, że to jest kariera wyjątkowa, że to był piłkarz wyjątkowy i tak jak mówię, pewnie będą obrońcy reprezentacji polskiej grający w lepszych klubach, ale czy któryś z tych obrońców da reprezentacji Polski więcej niż Kamil Glik? Szczerze mówiąc, patrząc na ostatnie mecze reprezentacji, wątpię. Trzymam kciuki za powodzenie tej misji. Taki odcinek od serca. Pewnie wiele osób będzie miało do mnie pretensje, skrytykuje mnie, że jak można nagrywać tyle pozytywnych słów na temat Kamila Glika, natomiast nie ukrywam, że w ostatniej dekadzie to był jeden z moich ulubionych reprezentantów Polski. Ja w tej kwestii zdania nie zmienię. Dzięki, do następnego razu.